Hejka, witam Was na moim kanale. U mnie w Gdańsku od jakiegoś czasu jest piękna pogoda. Zero chmurek na niebie, same słoneczko. Niedawno wróciłam z kilkudniowej wycieczki. Wy pewnie też byliście albo będziecie wyjeżdżać. I się cieszę, bo tam też była super pogoda. Dzisiaj Wam trochę o niej opowiem. A też będę robić takie zestawy Science for You. Tutaj mam fabrykę czekoladek. I z tyłu są rozpisane różne rzeczy, które to opakowanie posiada w środku. Patyczki, szpatułkę, naklejki, foremki i wiele, wiele innych. Jest też także książeczka edukacyjna, w której są różne przepisy, doświadczenia. No i takie coś jest super, żeby spędzić czas razem z koleżankami, z rodzeństwem albo nawet samemu. I mam tutaj również fabrykę cukierków. Tutaj można robić różne cukierki, takie żelki, doświadczenia ze słodyczami. Tutaj również mamy takie słodkie foremki w kształcie serduszek, naklejki, taką łyżeczkę odmierzającą. No i wiele, wiele innych rzeczy, więc już ja jeszcze nie mogę doczekać. Dzisiaj będę robić właśnie ten zestaw, ale mam także studio spa. Tak więc mi się wydaje, że to jest super pomysł, żeby się spotkać na przykład z koleżankami, sobie tak porobić takie różne rzeczy. No i tutaj mamy rękawiczki, różne takie zapachowe olejki, barwniki i nie tylko, wiele, wiele innych rzeczy. No i oczywiście w każdym zestawie są te książeczki edukacyjne. Tak więc ja już biorę moją fabrykę cukierków. No i w ogóle ma bardzo, bardzo ładne opakowanie, takie kolorowe i bardzo zachęcające. Nawet smakowicie wygląda. Ja mam tutaj trzy zestawy, ale oczywiście jest wiele, wiele innych. Są one z firmy Trefl, tak więc będzie je łatwo znaleźć w sklepach, w internecie. No i są łatwo dostępne. Już się nie mogę doczekać. No to otwieramy. Ale kolorowo tutaj. Pierwsza przywitała mnie ta książeczka edukacyjna. W środku niej są różne przepisy, wskazówki. I tutaj nie tylko, są również takie jakieś ciekawostki i tak dalej. I wszystko jest w takich ładnych pudełkach zapakowane. Tutaj są składniki, takie saszetki i takie akcesoria. Tak więc teraz to wszystko otworzę. Na pierwszej decy mam dwie galaretki, wieloowocową oraz truskawkową. Dwa opakowania żelatyny, kwas cytrynowy oraz skrobię ziemniaczaną. A na drugiej tacce jest taka łyżeczka do odmierzania, dwie miarki, sześć słomek oraz pięć patyczków do lizaków i taka silikonowa foremka. I tak się prezentują naklejki do ozdabiania słodyczy. W tej książeczce na początku mamy spis treści oraz różne eksperymenty, jest ich 19. Są także ciekawostki, przepisy. I ta książeczka jest bardzo fajnie zrobiona, taka kolorowa. Zawsze na początku trzeba przeczytać instrukcje, bo niektóre produkty trzeba mieć w domu, ale są to produkty łatwo dostępne, typu woda albo cukier, tak więc mi się wydaje, że nikt nie będzie mieć problemu, żeby je znaleźć u siebie w domu. Jako że jest to mój pierwszy eksperyment, na początek wybrałam sobie lizaki bez foremek. Z zawartości zestawu przygotowałam sobie mąkę kukurydzianą, patyczki do lizaków, te dwie małe miarki, oraz tą łyżeczkę do odmierzania i dodatkowo cukier, wodę i barwnik. Wy nie musicie używać barwnika, ale ja chcę, żeby moje lizaki były kolorowe. Teraz biorę miarki i będę najpierw odmierzać cukier. Na zielonej szkole byłam w Miechucinie i już tam byłam drugi raz, ponieważ w czwartej klasie również tam przyjechałam na zieloną szkołę, ale w tym roku to była najlepsza zielona szkoła w moim życiu. Były super pokoje, super zajęcia, super jedzenie i bardzo fajni instruktorzy. No i nasza klasa była bardziej zintegrowana niż w czwartej klasie zdecydowanie, tak szczerze mówiąc. No i mi się bardzo podobało. Najśmieszniejszym zadaniem było wejście do grząskiego błota aż po szyję. Tam w pewnym momencie nie było dna i tylko się trzymaliśmy liny. Tam na spodzie były liście, co nie zmienia faktu, że i tak fajnie było się tak wybrudzić. Potem się musieliśmy myć i to wszystko prać,
ale i tak mi się bardzo, bardzo podobało. I to było śmieszne, bo niektórzy próbowali iść na leniwca po tej linie, a ja od razu tam wbiegłam po prostu, bo wiedziałam, że i tak spadnę. Okej, teraz nasypuję, nalewam wody, 25 ml. Mam równo. Nalewam do tego cukru. I teraz bierzemy to na kuchenkę. Teraz to podgrzewamy do 150 stopni. Wtedy zaczną się wytwarzać bąbelki i nasz syrop będzie już gotowy. Od razu dodam barwnik i teraz go rozmieszam. Ale te lizaki będą miały ładny kolor. Temperatura jest 150 stopni, cała woda nam odparuje i zostanie jedynie cukier. Tak więc tą mieszankę, jeśli osiągniesz taką temperaturę, będę jeszcze chwilę mieszać, żeby się nie zepsuła. W czasie, gdy mikstura się podgrzewa, otwieram mąkę kukurydzianą i wysypuję ją na talerz. Za pomocą miarki robię foremki na lizaki i na zielonej szkole byłam na podchodach w środku nocy. Zjeżdżaliśmy na tyrolce, wspinaliśmy się na ściankę wspinaczkową i jeszcze na taką bardzo wysoką siatkę. Foremki już zrobione, tak więc teraz idę zobaczyć, jak się miewa moja mikstura, której pilnuje moja mama, żeby się nie przypaliła. Za pomocą termometra sprawdzam temperaturę naszego syropu. 120, 130, 145, 150. Oki, nasz syrop jest gotowy, jeszcze go raz przemieszam. Teraz syrop wlewam do foremek w mące ziemniaczanej. Wkładam patyczki. Z koleżankami miałyśmy niezłe zapasy słodyczy, tak więc noce były udane. Mega późno chodziłyśmy spać, ale byłam wyspana. I dodaję jeszcze trochę posypki. Tak się prezentują moje lizaczki. Teraz zrobię degustację. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. I uwaga! Smakuje takim karmelem. Jest słodziusi. Ale następnym razem może jeszcze poeksperymentuję i dodam jakiś aromat, na przykład cytrynowy. To się jeszcze wszystko zobaczy, ale jest przepyszny i wygląda też przepięknie. Mam nadzieję, że wasze zielone szkoły były tak samo udane lub będą jak i moja. No i chcę wam powiedzieć, że taki zestaw Science for You od Trefla jest super, żeby się spotykać z koleżankami i kolegami. Albo można go zrobić samemu. Jest w nim aż 19 eksperymentów, ja zrobiłam tylko jeden. Tak więc też jest bardzo fajny. No i dzięki niemu możecie rozwijać swoje umiejętności motoryczne, umiejętność pracy zespołowej, edukację, koncentrację oraz kreatywność. No i taki zestaw Science for You na pewno będzie fajnym prezentem na urodziny albo na zbliżający już się Dzień Dziecka. Jestem pewna, że każdemu się on spodoba, a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i zostawcie łapki w górę, zostawcie po sobie komentarz, no i zobaczcie na moje social media. Pa, pa!